kolczyki kanin i jarzębin, i naszyjniki cierpkich głogów, wplecione w ugry, i czerwienie później jesieni, która zanim do snu ziemię ułoży, roztrwoni kolory do ostatniego liścia. Świerki posiwiały z dnia na dzień, a dolina miłości, szczelnie okryta białym snem, jak pustynia bezkresna w kolebce gór. Tędy to właśnie, od pierwszej wiosny po zimę ostatnią, poprzez krajobraz tak dobrze znany, biegnie droga, mniej uczęszczana, gdzie wszystko staje się inne. Dzisiejsze spotkanie jest poświęcone poezji pani Inki Ireny Wyciślik. Pani Irena na dzisiejszym spotkaniu przeczytała swoje wiersze. Była z Polskiego Radia audycja przedstawiona, gdzie udzieliła wywiadu, na którym były czytane jej wiersze, no i trochę takich opowiadań o jej życiu. Przeczytam Państwu wiersze, które powstały w grudniu 1981 roku. Mój przyjaciel rewolucjonista ma bardzo ciemne oczy i włosy jak farba drukarska, którą co noc składa swe wiersze. Mój przyjaciel ma gitarę i pieści strunami włosy dziewcząt. Nie myśli wtedy o odezwach młodszych ode mnie, o kilka kalendarzy. Oddalony o kilka centymetrów na mapie, śpiewa swój bunt ksiąg zakazanych, tajemnych. I chociaż piszemy w różnych językach, jak kula trafia we mnie jego wiersz. Dotykam cudu raz po raz, nie wierząc zmysłu. Więc jakże tak po prostu wypłynąć i być już w krzyku niezawisłym? Stać się osobną częścią bez zgody całości? I na nic pewność gniazda, wysiłek krwi i dodatkowa droga powietrza? Jeszcze prawie czuję bicie wczorajszego serca. Serca, do którego od dziś nie mam żadnego prawa. W dzisiejszym spotkaniu mieszkańcy zadawali pytania, byli ciekawi życia naszej autorki. No i myślę, że wszyscy byli zadowoleni. W ogóle mieszkańcy poznali osobę, która pochodzi z Mieszkowic i jest, że tak powiem, artystką. I że ma wydane swoje tomiki i w sumie ich jest 3. Jest tak, że wiersze powstają z reguły z jakiegoś impulsu. Dlatego teraz jest ich trochę we mnie mniej, jako że nie używam już tego tak bardzo jako rodzaju swoistej psychoterapii. Jeśli coś mnie zaboli, coś mnie bardzo wzruszy, to powstaje wiersz. Często jest tak, że jest on jakoś tam zapisany byle jak, najczęściej w nocy, ponieważ dbam o to, żeby jednak te noce były przespane, to nie jestem z tego za bardzo szczęśliwa, z tego powodu. Rano często jest tak, że są jakoś tam już mniej ważne te wiersze. Czasem są wyrzucane, czasem są chowane do szuflady. Jeśli są schowane do szuflady, ja je wyjmuję i one wciąż jeszcze są emocjonalnie dla mnie gorące, to staram się je jakoś tam obrobić tak, żeby jak najmniej było może mnie samej, ale było samego przeżycia na tyle dużo, żeby ktoś mógł razem ze mną to przeżyć. Pani Irena mieszka w Mieszkowicach, w byłej małej szkole razem z rodziną tam po prostu mieszka do dnia dzisiejszego. Matko nasza w burzy wytrwaj, matko nasza dzieci chroń. Bez ciebie kończy się ziemia, bez twego imienia nie ma gniazd. A w kapliczkach święci płaczą deszczem, jakby za mało było powodzi. Wonne kadzidła, łatwo zbłądzić, tumany mgła. Zmięte zegary w kącie leżą, gdzieś odpłynęły w dal godziny.
W bezruchu cisza się rozpajęcza, jak 100-tysięczny dzwon złowrogi. Pani Irena pracowała w szkole w Lubawce, uczy angielskiego dzieci do tej pory. No i jeszcze oprócz tego prowadzi teatrzyki z dziećmi w Domu Kultury w Lubawce. Tak, sfrunąć w dolinę, zamknąć oczy i dotykiem rozpoznawać drzewa. Wplątać je w tę mgłę, zarzucić ją jak boa na szyję i stąpać delikatnie po wierzchołkach sosen. Sterowana wiatrem, roztrącać gałęzie i zapomnieć otworzyć oczy.